jednak crewmate. Oracle. Aurial. O nie! Tylko nie to! Moi drodzy, mamy Auriala. Czyli jestem czerwonym ufoludem, a wszyscy są bialutcy. Ja mam tylko przycisk radiator, żeby sprawdzić sobie resztę. Tak, ja z kimś biegam, nie wiem z kim biegam, będzie beka mega. O kurde, cztery osoby. Cztery osoby, ja nie... O kurde. Tutaj się będzie działo, nie? Tutaj się będzie działo teraz, ja taski mam robić. Uff, nie bober. No to pomyślałem, że mogę zrobić to, bo zaraz by były znowu trzy ciała, cztery. No. No, więc nie wiem, możesz sobie pogadać. Nie zdążyłem, ogórasek, przepraszam. Jestem winny za swoją śmierć. Wszyscy znicze w na czacie. Poczekaj, żółty jest winny za śmierć żółtego. Co? Polinek, bliżej mikrofon trochę, jak możesz, bo masz to daleko. Ja wiem, a? Że sardynka jest czerwona. O! Sardynka czy candy? Slash candy. Nie, no teraz ja gram, Jestem czerwona. Ty jesteś rudy. Czemu panią sardynę oskarżasz? Ja nie jestem rudy. A nie candy'ego? Jesteś czerwona. Candy. Ej, ale gadajcie mi tak, jakie są nazwy, dobra? Bo będzie się pierdzielić. Jak nie, to zmieńcie nazwę. Gadajmy po prostu. Do niej candy. No, no to jesteś... nie będzie, że candy. Ale agree. Candy, ale tak, to trochę będzie problem, bo teraz... sardynka jest Candy'ego, no. No ja wiem, ale to nazwy mogą zmienić konta szybko, nie? Jak coś, żeby było wiadomo. No to... Jasne. Bo potem na odcinkach będę miał... Będziecie gadać sardynka, a jest candy. Ja będę miał lag... Ludzie będą mieli nowi, którzy na odcinek wbiją, bo coś wyjdzie. Będzie, że kuwa, ktoś gada sardynka, a sardynki nie ma. Dobra, o to mi już chodzi. Dobra. No. Więc jak coś na nazwę zmienić, chwilę macie w lobby, jak jestem i... To nie jest problem, nie? Już jest lepiej? No, czekaj, tak ci podgłośnie, ale... Dobra. Do rzeczy. 100 chipsek więcej, wiesz. Nic nie wiem, bo zrobiłem przycisk. Baton Berry, żeby nie było no. więcej killi. Aha, Baton Berry. No dobra, to... Czemu nigdy... komputer wariuje? What? Bo nie robisz to... No bo kręcisz czytał, no właśnie. Ja dostaję co chwilę jakiś dźwięk, gdzie coś mi odłączyło się. A pytanie, kto był obok mnie na końcu? Dwie osoby. Chipsek, w sensie masz... Były koms. No wiem. Przed labem te dwie osoby, tylko chciałem wiedzieć. Gdzie to niby było? Przed labem. Ja jestem przed labem i jak dobrze mówię... Ja rakietkę i ktoś też przy mnie stoi. Dobra, Ja na lodziku z Wirem, jak dobrze mówię. Dwie osoby były, zgadza się, no. Jako Benka właśnie przed labem. I Moski, bo jedno ciało. Tak, na razie możemy skipnąć. I zróbmy te kompsy. No bobra. To na pewno najlepiej. Widzowie, sprawa jest taka, że ja nawet szczerze nie wiem, że są komsy. Nie widzę tego, nie? U mnie jest cały czas wszystko tak samo. Nie widzę, czy są światła, czy są komsy, czy jest reaktor widzę. Chociaż widzę tylko taką strzałkę. A dobra, jest taka strzałeczka, po strzałeczce się mogę rozpoznać, że są komsy. Jest strzałeczka, dobra. A myślałem, że tego w ogóle nie widzę. Bo jakby na mnie to nie działa. Dobra, ja klikam radiatę i... Ponoć będę widział niedługo jakieś jakieś czerwone obramówki, czy kurde, nie wiem, niebieskie, szare, tylko nie wiem kto jest kim, będę musiał lokalizację ich znaleźć. Zobaczymy, czy nam to w końcu wyjdzie. Mam biał, dobra, mam niebieską teraz. Czemu dostałem niebieską obramówkę? Czyli ta osoba jest czysta? Co to jest? Mogę jej zaufać? Czy tarcze? Nie! Ta osoba mi dała tarczę, a ja nie wiem kto to jest! Ja nie wiem kto to jest, dlatego jest niebieska obramówka na mnie. Super. Tak! Medyk kurde będzie widział alertę, a ja nie wiem kto jest kim. No i co ja mam zrobić? Kto to jest obok tego ciała? Ej, kto jest obok tego ciała? Medyka mam, no ja wiem, ale nie wiem kto jest obok ciała. Ale żeś... O! Chcę wam tylko powiedzieć, że zakłóciliście wskrzeszanie altruisty. O Boże, tym razem to nie ja. Nie dobrze. Widziałem drugiego ciała, było tylko jedno w labie. Dla informacji, miner zabił Rapisa przy komsach i zwentował. I potem, Tryhard próbował wskrzesić, ale nie zdążył. Też mam jedną bardzo ważną informację, że w grze mamy supera. A to gdzie mieliście ciało, jak mogę wiedzieć? Gdzie mieliście ciało? Ciało... Wenku, stałeś przy ciele. Właśnie. Gdzie?
Bo ja właśnie no, już mam deko. Ja? I was widziałam. Boże, biedna Westinka, tak, nie byłeś. Da, nic nie powiedziała. O nie, Westinka chyba była tym. Strzelała. Ta, próbowała chyba strzelić Blackmailera, no. Dobra, nie pytanie teraz do Polinka. Dlaczego tego ciała nie zgłaszałeś? Bo były kąsy. A zgłosiłeś, jak się zaczął altruista. I to jest powód, żeby czekać tyle chociaż czasu. Jakby... mogło być tak, że tak jak ze mną wtedy, że on nacisnął R-kę, kiedy Krychak już zaczął upadać dopiero i on nie miał jak tego widzieć. Jakby ja te ciało ale widziałem, ale to w ogóle było w zupełnie innych super miejscach. Dajmy mu powiedzieć, dajmy mu powiedzieć. Ciało tego, jak dobrze mówię, czyje to było ciało tam? No czyje to było właśnie? Kogo zgłosiłeś? Zabiliście mi Ririkę, zabiję. Ja nic widzę, nie wiem. Ja słucham i ja jestem w szoku, nie? Ririkę zabiłem. Wiem, że mój medyk nie żyje, bo nie miałem tarczy już na końcu. Jedna ze mną osoba jeszcze w labie, był jeszcze ten. Był Viro, który oczywiście też został zabity, też był w labie, jego ciało jest na skanie, bo tam się skanował. To czemu ty tych ciał nie zgłaszałeś wszystkich? Jakby ja czekałem, aż komsy zrobicie. Ale to nie jest powód, to kurde, trzy osoby w tym czasie padły nowe. Trochę... No ale kurczę, no, mówicie, żeby nie zgłaszać ciał na komsach, a jak się jak ktoś nie zgłasza, to też macie problem. Znaczy nie no, ale jak mam paść tych ciał pięć, to z wyczuciem, nie? No dobrze, dobrze. Wiedziałem, że są tylko... Wiedziałem tylko, że jest jedno ciało, bo nie wiedziałem, że jest ciało Vira, bo Viro jest naprawdę bardzo świeży. Widziałem go, nie wiem, z 5 sekund temu na skanie. No właśnie, może on więcej. Nie jest wszechwiedzący, on nie wie, czy ktoś umiera co sekundę i gdzie. Dobrze, to gdzie skończył Joaquin? Szybko, bo mam do dwóch osób pytania jeszcze. No, ja skończyłem przy komsach i widziałem właśnie, jak Trajhard miał skrzesić Rafirsa. No kurde, szkoda w takim razie. Ale Polinek zgłosił inne ciało i tak. No tak, ja wiem, on w labie zgłosił, obok mnie. No szkoda, ale już trudno. To co, skipujemy na razie i zobaczymy. Znaczy, Bober by Ririki nie zabił, więc skip. Ale jest ciężko, widzowie, dowiedzieć się, kto jest kim. Czyli Polinek był obok mnie, a gdzieś obok komsów było inne ciało. I on zgłosił to ciało z laba, a przy komsach ktoś skrzeszał kogoś. Z tego, co ja rozumiem, ale... Nie, to łeb ryje. Ta rola ryje łeb, serio. Chciałbym, kurczę... No i patrzcie, nikogo nie widzę. Nikogo nie widzę. Ja pierdzielę. Ej, bo tu ktoś wlazł. Weźcie mnie stąd wypu... No nie, no nie wierzę, to idę gdzieś indziej. Zanim się to otworzy... Ririka była moim medykiem. To by się mogło zgadzać, ale ja i tak nie wiem, kto jest kim. Kurde, i tak... dobra, radiatę klikam. Tepło mnie do Venta. Komsów na razie nie ma. Patrzymy, czy... Nie, czekaj. No, komsy padły. Komsy padły. I zapewne są fragi. A czy ja mogę patrzeć na Vitalsy może? Nie, nie mogę. Szkoda, taki przywilej by się przydał strasznie. Idziemy tam? Daję radiatę i powoli może. Albo nie, boję się. Wstrzymam się. Te komsy dalej świecą. Cholera, dobra, klikam R-kę i tam wbiegam. Ej, dobra, bo ktoś naprawił. Ile tu jest ciał? O ja pierdzielę. No nie wierzę. Patrzcie, chwilę mi nie było. Ile? Ja się pytam. Ile? Co tu się za... Dzień dobry. Zarąbista sprawa. Chciałbym teraz zapytać, gdzie skończył Turet. Ja teraz w adminie przesiedziałem całe komsy. A gdzie skończył Bober? Wejdźcie, bo i tak byście wiedzieli, że jaką jestem rolą. Mówię o Jesterze, bo wy nawet nie muszę nic robić, żebyście wiedzieli, że jestem Jesterem. Naprawdę. No Boże, najgorzej. Turet, a czemu cały czas siedziałeś na adminie? Co ci to dało? Nie na adminie, tylko wy adminie, w sensie w pokoju, za książkami, żeby nie dostać kosy na tych komsach.
Mhm. No a Bober? Cała runda? Dobra, od początku. Pierwsze co w labie byłem, zrobiłem... Przepraszam, najpierw pod labem, żeby zrobić choinkę, pierwszy etap. Później od razu odkliknąłem. Później kręciłem się w elektryku, żeby wiadomo, pilnować. Bo miałem to był mój ostatni task, ta choinka. Później o dwa. I... Stary, słuchaj, jak ty tyle zdążyłeś w tej rundzie zrobić? To jest niesamowite, że ty zdążyłeś, całą mapę trzy razy okrążyć, a runda trwa może, nie wiem, z minutę. No przepraszam bardzo, miałem taski skończone, więc no jak inaczej miałbym zrobić speedrun? Nie, Bober, ale kurde. Tak na serio, no mówię ci. O chopie, wiesz, ale jak to jest możliwe, żebyś ty tyle okrążeń zrobił? To byś musiał mieć kurwa speeda razy 5 chyba. No bez motorek. Kitu. Na motorku jeździłeś. No na serio, ale nie pierwszy raz mi się zdarza, to tak szczerze ci powiem. Dobra, wiem, że jest pewnie wśród was i Neutral, i Impostor. Może Tureta, dla pewności. Ej, co to za może Tureta dla pewności? Nie, ale nie tak, ale tak na serio już mówię. Znaczy, no, Turet bez sensu gada sytuację, czemu siedzi cały czas w tym adminie. Nie było cię w adminie, czekaj. Siedziałem cały czas w adminie, za książkami. Ale tak nigdy nie robisz. Nigdy tak nie robisz. Wiem, ale tym razem nie chciałem zginąć. Nie, no ja nie wiem, chłopie. Co dobra, ty teraz? Teraz Bober, pytanie. Tak. Po dispresserze tepnęło cię gdzie? Myślisz, że ja pamiętam? Chyba gdzie, do elektryka. Chyba do elektryka. Gdzieś byłeś. Kogo widzę, ja mam walić? Ja nie wiem, wszystko jest białe i dwoje mi zostało. Tak, wyparowałeś. A to czekaj, stoi. No przez storage'u mi wyparowałeś. Czekaj, bo ja teraz, ja sam próbuję sobie przypomnieć, co się wtedy stało. O Jezu, mały czas. Ja bym sobie próbował przypomnieć to ten, ja na Tureta. Bober bardziej. Ja na Tureta. A, idź tam. Nie wiem, widzowie, nie wiem, Bober też gada źle, ale Turet też gada źle, ja nie wiem, czy jest błazn, czy nie. Doomsayer, no i zostałem przegrałem też. No i kurde, mać. Ograni! A czemu ty Turet nie strzelałeś teraz w takim razie? No właśnie strzeliłem, ale ja myślę, że on jest superem, bo mi zniknął przed tego, przez Korejczu. Rozumiecie, że ja sobie normalnie stworzyłem cmentarzysko koło kompsów? No ja tam widziałem, co tam się stało. Ja tak się zastanawiam, bo ma taki niski cooldown. Nie, no widzę, obydwa movementy były dzikie.